w modzie kreatywnej. Nazywam się Kinga Nurkowska, to jest kanał o ekomodzie, o mega super jakości ciuchach z lumpeksów, z odzysku, o rzeczach z super materiałów, z ekologicznych materiałów dobrych dla nas i dla środowiska oraz oczywiście o dobrym stylu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ciąg dalszy, a dzisiaj będzie super wielki haul lumpeksowy z Gdowa głównie. I mam nadzieję, że rzeczy będą Wam się podobać. Są same świetne materiały, dobre marki, piękne sukienki, także zapraszam Was już teraz. I oczywiście będę bardzo wdzięczna, jeśli polubicie filmik i zasubskrybujecie kanał, bo bardzo jest to ważne dla rozszerzania zasięgów. Kochani, przechodzimy do rzeczy. Kochani, jeździłam ostatnio po wyprzedażach, no i jest tego efekt. Już nawet nie wiem, ile jest tych rzeczy, ale jest ich bardzo dużo, więc nie będę się nad nimi jakoś bardzo rozkliwiać. Ale pokażę Wam naprawdę, bo są piękne i oczywiście zrobiłam stylówki dla Was. Pierwsza rzecz to jest bluzka, którą mam na sobie. Ona była, słuchajcie, z wyprzedaży. Jestem mega szczęśliwa, bo chyba naprawdę tym razem chyba za tą bluzkę dałam 5 zł dosłownie. I się tak w niej zakochałam, że aż sobie broszkę do niej kupiłam. Zobaczcie. Pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. Taki ptaszek tu jest z różem i z niebieskim, a ogólnie bluzka jest w czarne ptaszki z różowymi nóżkami. I po prostu jest tak przeurocza. Oprócz tych kulotów z wełny zresztą, cieniutkiej, które mam na sobie, będzie mi też pasować do różnych innych rzeczy. Na przykład będzie fajnie wyglądać do takiej różowej, amarantowej spódnicy, którą mam. Myślę, że też spokojnie można ją włożyć do czarnych spodni, do spodenek kremowych czy białych. Jest naprawdę praktyczna, jest dość zabudowana, ale wiecie co, ja zwykle nie lubię takich bluzek, ale patrzcie, naprawdę jak ona jest uroczo zrobiona, jest z wiskozy, jest bardzo fajnej marki też, naprawdę mi się mega podoba. No i tutaj stylówka dla Was z kulotami. Powinnam mieć trochę obcasa do tych kulotów, ale ostatnio nie chodzę tak za bardzo w obcasach, więc różowe baleriny, torebka a la Chanel, z wełny też. Jestem ciekawa, co myślicie o tej stylówce. Jest mega wygodna, jest bardzo, bardzo wygodna, naprawdę. I no jestem zauroczona, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj się tak ubiorę. Kochani, no a teraz lecimy z tymi perełkami. Coś tam może sobie zostawię, ale proszę Was o radę, która rzecz dla mnie. Jest jednak dosyć sporo dużych rozmiarów, więc no nie będzie aż tak dużo rzeczy, które sobie zostawię. Dzisiaj zacznę wyjątkowo od bluzek, bo bluzek jest najmniej. I moi drodzy, mam jedwabne bluzki. Właściwie tak, dwie bluzki i takie bolerko. 100% jedwab tu mamy w bluzeczkę. I marka H&M Silk. 42 rozmiar. No i rzeczywiście to jest L-ka. Zobaczcie, piękna bluzka, bardzo minimalistyczna. Jedynym akcentem takim ozdobnym są te takie falbanki. No nie wiem, czy to można nazwać w związku z tym minimalistycznym. Może nie. Falbanki mogą... Mnie się kojarzy ten kolor i to, że ona jest w jednym kolorze, takim trochę jakby bloku kolorystycznym. Natomiast właśnie te falbanki trochę ją odminimalizują. Głupio gadam, ale nie szkodzi. Oczywiście, że ma piękny guziczek z masy perłowej. No i tam się Wam pokazuje w tej bluzce w czymś. Chyba do spodni takich niebieskich, bardzo uniwersalnych, do których będę kilka rzeczy mierzyć. Bardzo piękny kolor, taka siwa bluzka, piękny szary kolor. Myślę, że ML, bardziej L. Słuchajcie, druga rzecz to jest taka bluzka, bluzko-sukienka bardziej. Bardziej bluzko-sukienka właśnie. Bo to może być jako tunika lub jako długi sweter do leggingsów. I to jest Zara 70% jedwab, 30% bawełna SK. Włożyłam to jako sukienkę i zobaczcie, ona naprawdę jest obcisła, jest taka do ciała. Może na Anie to by było takie lekko luźnawe, na mnie to jest naprawdę dopasowane, więc ja się nie będę tak tutaj obnosić, tak bardziej statycznie, wiecie. Chciałam, żeby Wam pokazać, że może to być sukienka, bo na niższy szczególnie wzrost to spokojnie na eskę mogłoby być jako sukienka, nawet do rajstop i na przykład do kozaków fajnych. Ale może być też zupełnie właśnie spokojnie do leggingsów. Jeżeli ktoś lubi, bo ja na przykład bardzo lubię nosić takie ala zamszowe leggingsy i coś takiego wtedy jest super. To jest na mnie za obcisłe. Ja uważam, że albo po prostu na osobę eskę, a taką bardziej chłopięcą figurę, gdzie no ja mam za bardzo po prostu już zbyt opięte na moich kształtach, to moim zdaniem. Ale przepiękny materiał. Zobaczcie, jaki piękny kolor też. Taki właśnie szaro-beżowy, szaro-brązowawy. Śliczny kolor, naprawdę.
i bardzo mięciutkie w dotyku, także bardzo Wam polecam tą rzecz, jest prze jakości. Właściwie jeśli chodzi o bluzki i tego typu rzeczy, to już skończyliśmy, więc przejdę do swetru, bo co ciekawe, udało mi się dużo swetrów kupić. Niektóre może zostaną na sezon zimowy, ale jeżeli któryś się z Wam spodoba, to piszcie, bo chyba jeden sobie zostawię z tego, taki co jest w moim rozmiarze. Natomiast resztę pewnie sprzedam. Tutaj jest przepiękny sweter ze 100% wełny marki Claire, więc super. Jest, nie wiem, czy jest, czy była ta marka u nas w Polsce. On ma taki ciemnobutelkowy kolor, ma przepiękne guziczki. Nawet, zobaczcie, nawet te guziczki są z takimi śnieżynkami jakby. Nie wiem, czy to zobaczycie, jeśli nie, to zdjęcie będzie. 100% wełna, taki nietoperzyk. I to jest taki, wydaje mi się, że mógłby być też taki oversize'owy na S, ale spokojnie może być też na M-kę, nawet na L-kę. Bardzo fajnym stanie nietoperzyk, taki oversize. Oversize to raczej na S-kę, tak? To bardziej obcisły będzie na inne rozmiary. On jest bardzo ciemnozielony, ale piękny ma kolor. Taka zieleń, piękna zieleń butelkowa. Kolejny sweter to jest w ogóle duży rozmiar, bo słuchajcie, 18 rozmiar per una, ale ma bardzo fajny kolor. Naprawdę jest prześliczny. Skład i kolor tego swetra mega. Już Wam mówię, co jest. 57% bawełny, 11% wełny. 30% stanowią włókna sztuczne. Natomiast jednak dominujące jest to włókno naturalne. I zobaczcie, jaki jest cudowny ten sweter. Przepraszam Was za ten wiatr. On będzie tu nam trochę dawał mocny ten. Ale zobaczcie, jak pięknie zrobiony i jakie ma fajne kolory, bo ma takie też tutaj żółte i białe takie jakby kropeczki. No i jest taki ażurkowy, tu ma takie wstawki ażurkowe, ma warkocze. I zobaczcie też mnie w tym sweterku, ja sobie tam mierzę do takiej spódnicy, którą Wam zaraz pokażę zresztą. Bardzo uniwersalnej spódnicy z jedwabiu i pięknie pachnie ten sweter. Jakimś zmiękczaczem, co prawda niestety, więc pewnie będę kichać zaraz. Ale naprawdę, naprawdę cudowny sweter. Idzie do sklepu. On jest bawełniany, może być spokojnie na lato, jako na zimniejsze noce. Tutaj mamy teraz sweter, który jest moim zdaniem z wełny z alpaki. Nie ma metki, bo to jest zrobiony ręcznie, ale jest przepiękny. Pokażę Wam, on jest ściągaczowy. Patrzcie, jakie ma przepiękne kolory. Cudowne ma kolory. I on ma taki asymetryczny przód, zwisający. I chyba to jest rozmiar uniwersalny. Wydaje mi się, że spokojnie do L-ki mógłby być taki sweter. Ma bardzo długie też rękawy, które się podwija. No i zobaczcie, bo też mierzę właśnie do tej spódnicy i do mojego sportowego stanika, którego zapomniałam Wam ostatnio pokazać w stylówce, a teraz się naprawiam. Piękne, piękne kolory i jest bardzo miły. Słuchajcie, on nie gryzie, więc zastanawiam się, albo to jest alpaka, albo to jest kaszmir z bawełną jakoś. Coś przemięciutkiego i nie gryzie w ogóle. Bardzo miły jest, naprawdę jest piękny. Dużo swetrów, naprawdę dużo swetrów. Następna rzecz to jest kamizelka, ale w super zestawie kolorystycznym i to jest na pewno alpaka. Pokażę Wam to z bliska, to sobie sami zobaczycie. To jest alpaka, też ręczna robota, w pięknym takim jasno-szarym kolorze z czernią. Ta wełna jest sztuczna raczej. Albo jest to jakiś włos, ale nie, to jest, obszycie jest sztuczne, natomiast to jest na pewno alpaka, na 100%. Bo to jest, no alpaka ma taki dotyk właśnie, taka nie baby alpaka, ale alpaka. Lekkie jak piórko, piękny kolor i też tam Wam pokażę tam taką przebitkę, jak włożyłam to na coś po prostu, bo nie miałam jakoś bardzo pomysłu na stylówę, to by trzeba bardzo fajnie jakoś zestawić. Na przykład z szarą koszulą, z szarym golfem i czarnymi spodniami by super wyglądało. Ale nie mam czarnych spodni aktualnie. Słuchajcie, no i znowu coś pięknego. John Lewis Weekend, rozmiar 18, ale może być to jako oversize na L-kę już spokojnie. Kaszmir 100%, patrzcie. Jaki kolor w ogóle. Jaki kolor, jaka jakość. Tu ma takie jakby też warkocze splecione. I on jest taki, że ma tutaj jakby takie wstawki na biodrach, że niby jest troszkę taliowany, ale tego nie widać. On bardziej tak wygląda luźnawo. Oczywiście na mnie, no bo wiecie, to nie jest mój rozmiar.
ale naprawdę piękny kaszmirowy sweter. No i on jest tak niesamowicie miękki, że to aż... No powiem Wam, że trochę zapłaciłam za ten sweter, ale jest przepiękny. Naprawdę jest warty każdych pieniędzy moim zdaniem. Po prostu rzadko się widuje tak piękne kaszmiry w takim stanie. I teraz sweter męski z bawełny. I jest bardzo, bardzo fajny. LOG, czyli nieistniejąca marka H&M-u. I był wyceniony prawie na 40 zł wcześniej. To jest rozmiar L. Patrzcie, świetny sweter też ze splotem i z takim wywijanym kołnierzem. Taki w stylu sportowym. Mega fajny sweter. Patrzcie, jaki fajny splot. Jakbyście chcieli swoim facetowi kupić, chciały. Albo panowie, którzy oglądają, chyba chcieliby sobie kupić, no to naprawdę piękny. Na L-kę spokojnie. Na M-kę będzie taki luźny jak bluza. Na L-kę będzie już taki fajnie dopasowany. No, moi drodzy, mam buty, ale buty pokażę Wam na końcu. Natomiast teraz idziemy do rzeczy już takich bardziej sukienkowych, wieczorowych. Spódnica. Najpierw spódnica, ta, która była w stylówkach ze swetrami. Ale pokażę Wam tą spódnicę też najpierw tak. Alex & Co, to jest 40. Zobaczcie, UK 14, 100% jedwab. Ma taki materiał jasno-różowy, z takimi beżowymi detalami, ale takie, no, ma takie też elementy beżowe jakby w tym wzorze. Jest to spódnica ze skosu, bardzo fajnie leży, bardzo cieniusieńka, słuchajcie. Bardzo, bardzo cienka jest, bardzo przewiewna jest. Fajnie to wygląda, tak powiewa, jedwab ma właśnie tą, jak ta bluzka, taką asymetrycznie umieszczoną pojedynczą falbanę z boku. No, przepraszam, kolorystyka naprawdę bardzo fajna, zobaczcie jak to się ładnie tam układa, jak się w tym chodzi. Jak będzie na dobry rozmiar, to będzie lepsza, bo ja ją musiałam sobie trzymać trochę. Także taka spódniczka, no i teraz będą sukienki, największa perła na końcu. Pierwsza sukienka to jest piękna sukienka Principles Petite. To jest napisane 14 rozmiar, ale mi się wydaje, że... bo to są sukienki na niewielki wzrost, Petite, chyba to jest taka linia, tak mi się wydaje. W każdym razie, sukienka, która jest spokojnie na mnie też dobra i ma tu takie małe szlufeczki na mały pasek, spokojnie będzie. I ona ma kolor taki, wiecie co? To jest chyba taki, tak, to jest bardziej granat. Oczywiście, że ma guziczki z masy perłowej. Bardzo fajnie leży, jest mega przewiewna. Już Wam powiem, jaki to jest materiał. Oczywiście ja to sprawdzam, jak kupuję, wiecie, bo nie kupuję tych słabych materiałów, ale potem czasem to zapominam. 100% bawełna, przesuper. 100% bawełny, sukieneczka, bardzo ładnie leży, jest bardzo taka... No bardzo wakacyjna, ale mogłaby spokojnie też być do pracy, bo ona jest odpowiedniej długości, tu nie ma żadnych ekscesów, jest właśnie fajnie przewiewna, no przepiękna sukieneczka, naprawdę wow. Następna jest jeansówka i w takim kroju linii A, dosyć fajna, z kieszeniami, z zatrzaskami, to jest taka imitacja jeansu jakby i to też chyba jest jakiś, z tego co mi się wydawało, jakiś materiał, 100% bawełna też, no właśnie, bo tak mi się właśnie wydawało, że wszystkie były bawełniane. Bardzo ładny granat. Taka marka, Love Sunshine. Świetna jest ta sukienka. Zastanawiam się, czy sobie ją zostawić. Koniecznie mi poradźcie, czy sobie zostawić tą sukienkę, albo może którą z tych sukienek. Bo naprawdę ta jest na mnie dobra. Ta jest na mnie dobra. I może taka jedna granatowa sukienka byłaby fajna. Taka półsportowa, do adidasów, do pracy świetna. Bo jest taka już fryzjerka trochę. Słuchajcie, jeszcze jedna taka casualowa sukienka, piękna, z wiskozy. Nie wiem, co to za marka, 3 gwiazdki są na metce, ale wiskoza to jest na 100%, bo to jest taka typowo wiskozowa sukienka z tych, już Wam powiem, 100% wiskoza oczywiście. Może to jest znowu jakaś ta włoska sukienka, farbowana w taki tie-dye. Piękny znowu kolor, patrzcie, ma dosyć duży dekolt. Fajnie byłoby sobie tu zatrzaskę dać albo... Albo po prostu jakiś troczek, albo po prostu nosić jakiś podkoszulek lub sportowy biustonosz, żeby zakryć część tego dekoltu. Ale jeśli ktoś lubi eksponować dekolt i ma większy biust, to będzie chyba ok, bo po prostu na mój biust jest za duża. Przesuper, bardzo luźna, z takim rękawkiem 3/4. No, mega na upał. Patrzcie, jakie to jest cieniutkie. W ogóle nie przezroczyste, bo to jest ciemna sukienka.
ekstra na gorące dni sukienka, jeśli szczególnie dla osób, które nie przepadają za noszeniem ramionczek, to takie luźne rękawy są zbawieniem. No i teraz jeszcze pokażę Wam jedwabne bolerko, które było na ostatecznej wyprzedaży. To jest dla mnie szok po prostu. Autograf 100% jedwab, patrzcie. Coś takiego, co można na sukienkę, na imprezę włożyć w lecie, żeby sobie ramiona przykryć, bo czasem jest gorąco, ale wiecie, wieczorem już wypada coś zarzucić, bo nie zawsze tam ramionczka są odpowiednim wszędzie tematem. No, na przykład w niektórych miejscach nie wypada mieć samych ramionczek, ale zobaczcie, jak pięknie to jest wykończone. Już nie będę tego mierzyć. Patrzcie, co tu się dzieje na... I to nic nie brakuje. Przecudownie wykonana rzecz. Taki motyw jest i na tym brzegu, i na rękawku, który jest taki motylkowy. No, piękna rzecz. Może tak to poglądowo włożę, chociaż to do tego totalnie nie pasuje oczywiście. Rzecz jasna, że to w ogóle nie pasuje do tego. To właśnie jest do takie typowe do sukienki na ramionczkach, żeby sobie tutaj zakryć dekolt. Można takie coś brać też ze sobą na elegancko, jak się gdzieś zwiedza kościoły. Tutaj macie t-shirt, a tu... Albo może jakąś jedwabną sukienkę na ramionczkach bardziej, bo do t-shirtu to nijak nie pasuje. Przecudna rzecz, naprawdę mega fajna. Może się też przydać mi na scenę, jeśli ktoś nie będzie tego chciał. Kochani, a teraz zanim pokażę Wam buty, i to jeszcze zobaczycie z piękną sukienkę vintage, po prostu piękną. Zdobyłam sukienkę, nie wiem co to jest za marka, może ktoś wie. Wygląda tak mepka. Pisze, że 42. Myślę, że to jest takie coś bardziej koło 40. Bo ona znowu nie ma jakichś bardzo dużych bioder, ta sukienka, ale jest śliczna. Wygląda i jest w dotyku jak jedwab, ale to jest taka lepsza wiskoza. Zobaczcie, jakie piękne ma detale. Vintage guziki takie, z przodu cały. I tutaj ma pasek oryginalny, w ogóle niezniszczony, niepopękany. Mimo, że z tej strony to mi się wydaje, że ta część to jest sztuczna. Natomiast pasek jest obszyty materiałem. Sprzączka jest w stanie idealnym, po prostu idealnym. Piękna sukieneczka. Powiem Wam od razu, jaki ma skład. Ten kolor też powala. W ogóle ona jest jak nowa, słuchajcie. Jakby nikt nigdy jej nie nosił. Wydawało mi się, że była metka, bo z tego co pamiętam, poczytałam coś tu o tej sukience. Ha! Może znajdę metkę. Jest. Aha, ale nie, słuchajcie. A tak, kupro, 100% kupro. Czyli to jest sztuczny jedwab, czyli wiskozowy, natomiast podszewka jest acetatowa, ale naprawdę to jest w dotyku jak jedwab. Nie dziwię się, że to się nazywa sztuczny jedwab, ale tak naprawdę to jest wiskoza, więc i tak świetnie, zobaczcie na ten print, przepięknie. No i oczywiście zobaczcie mnie w stylówce z vintage bucikami pod kolor i w ogóle tram. No nie, przepiękna sukieneczka, przepiękna. No dla koneserki i dla miłośniczki koloru, tego koloru niebieskiego, szafirowego, no to wow. Naprawdę jestem pod mega wrażeniem tej sukienki. Jest zachowana naprawdę w stanie po prostu takim perfekt, perfekt. No i na koniec, kochani, zostały nam buty. Też mam super buty, naprawdę super. Jedne buty to są 39 Serafini Made in Italy, włoskie sneakery, w środku i na zewnątrz skóra, i tak wyglądają, bardzo fajne, biało-czarne, z takimi paseczkami tutaj, jeden paseczek jest jakby wężowy, taki kremowy, szary, biały i czarny, i naprawdę fajne w takim klasycznym stylu trampkowym, o. Bardzo ładne trampeczki, były noszone, ale są w świetnym stanie. Jarcon? Garçon? Garçon chyba. Firma Garçon, wydaje mi się, bo wiecie co, Serafini tu jest w środku, a z tyłu jest napisane Garçon. A nie, marka Serafini. Garçon to jest może jakiś tutaj model. Piękne buciki. W środku jest, wiecie co, nie skóra, tylko materiał. Skórzana jest ta wkładka na dole, a tu wszędzie jest materiał, to nie jest taki sztuczny ten snikerowy materiał, tylko takie płótno bardziej. Naprawdę fajne trampeczki 39. No i buty ostatnie, które mam, są przepiękne. Są to, słuchajcie, buty z Zary, ale już Wam pokażę, jak to wygląda. Patrzcie. Zara, rozmiar 41. Nowe buty. Widzicie to?
Tak wyglądają. Patrzcie, nigdy nie noszone. No, totalne nówki. Zielony kolor, taki piękny zielony. I tutaj jest skóra, a tutaj to jest taka satyna. Więc takie sandały satynowe, tu mają gumeczki, więc tu trochę się tak będą elastyczne w tym miejscu. Śliczne sandały na jakąś imprezę. Jeśli kochacie taki zielony kolor, no to są dla Was. I mały obcasik, więc do tańca by się nadały. Widzicie, tu jest najwyżej 5 cm tego obcasa. No naprawdę, są po prostu przepiękne. Przepiękne są. No i to była ostatnia rzecz na dziś, kochani. Także mam nadzieję, że podobały się Wam moje zdobycze, moje stylówki. Ciekawa jestem Waszej opinii o bluzce z ptaszkami, bo mnie zachwyciła. Trochę mam ją tutaj luźną, nie wiem, czy sobie jej nie zwężę trochę w pasie, żeby mi tak bardzo nie wychodziła, bo lepiej to wygląda na przykład do kulotów, jak jest tutaj troszkę węziej. Ale na razie się Wam tak pokazuję, jak to teraz wygląda. Kochani, bardzo serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam i zapraszam Was na następne programy stylówkowe, na następne hole i live'y oczywiście ze sklepu i jakby co to kontakt na mail modaekokreatywna@gmail.com, a też podam Wam w opisie link do Vinted. Cześć!